Siema, witajcie w nowym materiale na tym kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak rzucać przydatne smoki na mapie Train, ale w wersji skrzydłowej. Jeżeli film ci się spodoba, to strzel łapeczkę w górę, to zrobię też film o smokach, ale na innych mapach, na trybie skrzydłowym. Zasubskrybuj również ten kanał wraz z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Tutaj macie fajny komentarz spod ostatniego filmu, więc nie przedłużam, lecimy do oglądania. Dobra, no więc zaczynajmy. Pierwsze granty, jakie wam pokażę, będą od strony właśnie terrorystów, czyli stąd. No i bez przedłużenia od razu wam pokazuję pierwszego smoka, który wyląduje właśnie sobie w to miejsce. Więc żeby go rzucić, po prostu bierzemy sobie oczywiście smoka, ustawiamy sobie się w tym miejscu i celujemy mniej więcej tak w okolice tutaj, nie musi to być dokładne, ale mniej więcej tak jak ja teraz. Rzucamy sobie, bez jump throwa, normalnie sobie rzucamy i wtedy ten smok ląduje idealnie tutaj. Kolejny smok, jaki wam pokażę, będzie tutaj właśnie na ten elektryk. Żeby go rzucić, są dwa sposoby, pokażę wam oczywiście obydwa. Pierwszy, ustawiamy się tutaj i celujemy mniej więcej tutaj właśnie w tym miejscu. I oczywiście też bez podskakiwania normalnie sobie go rzucamy, puszczając przycisk i on właśnie nam ląduje idealnie w to miejsce. Ale też jeszcze jest jeszcze jeden sposób, który ja bardziej preferuję, po prostu biegniecie sobie tutaj, wskakujecie. I wtedy na równi z tym kominem, tak jakby do góry i z tą linią tutaj, tak mniej więcej po środku, bez podskoku rzucacie sobie to. I wtedy ten smok również wam tutaj idealnie ląduje. Kolejny smok, jakim wam pokażę, będzie też tutaj przy tych wagonach, lecz tym razem mniej więcej tu w to miejsce. I rzuca się go tutaj właśnie z drabinki. Więc kiedy już sobie tutaj przyjdziecie oczywiście, to niestety to jest ten minus, że musicie rozbić szyby. Oczywiście tylko tą jedną, więc ja rozbiłem niepotrzebnie. Ale ustawiacie się tutaj, tu w to miejsce. Mniej więcej tak, nie? Żeby było na tak jednej trzeciej, tak właśnie do tej cegle. I sobie celujecie mniej więcej właśnie tu w to miejsce, jak ja teraz na ekranie. I rzucając sobie, bez podskoku oczywiście, smoke idealnie ląduje w to miejsce i wam całe tutaj smokuje. Jeszcze jeden granat, który jest z tego miejsca, lecz teraz ląduje mniej więcej tutaj w to miejsce, żeby właśnie was trochę ochronić. To jest też, tak samo się właśnie ustawiacie. Muszę się pochwalić, że sam tego smoka wymyśliłem, zanim przez przypadek. I teraz sobie celujcie trochę wyżej. Tak trochę wyżej, żeby on uderzył po prostu w tą barierkę i żeby się odbił na dół. Kiedy już sobie go rzucicie, on się odbije. Jak widzicie, on ląduje w to miejsce i nie ma żadnego one way'a, więc nikt was stąd nie zabije, a wy możecie sobie spokojnie wyjść i tutaj kogoś zabić. Również w tamto miejsce, lecz teraz właśnie z tej L-ki, ja na to mówię L-ka, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. Ustawiacie się mniej więcej tutaj, blokujecie się, celujecie mniej więcej właśnie w to miejsce, jak jest pokazane właśnie na ekranie, rzucacie i smoke idealnie wam tutaj ląduje. Nie zostawiając oczywiście żadnego one way'a, więc możecie być spokojni. To będzie właśnie smoke lądujący między te dwa wagony, czyli tutaj. Więc trochę ułatwi wam właśnie wejście, jeśli ktoś będzie stał tam przy odnodze. I żeby go rzucić, ustawiamy się tak jak w poprzednim smoku właśnie w to miejsce. Lecz tym razem celujemy sobie, jak macie ten komin pierwszy, celujemy sobie tak, żeby właśnie wasz celownik był na tej linii, ale żeby stykał się z bokiem tego komina, tak jak właśnie jest teraz pokazane na ekranie. I bez żadnego jump throwa po prostu rzucamy normalnie. Jak widzicie, idealnie ląduje tutaj i wszystko wam tutaj zasłania. Będzie lądował tutaj, między ten czerwony wagon, a tutaj ten wagon ze sightem. I żeby go rzucić, to idziemy sobie tutaj, na początku rundy po prostu widzicie sobie tutaj. Wy musicie się bardziej skupić, szukacie tego czerwonego kółka właśnie. Tak sobie stajecie, kucacie, żeby było właśnie tak idealnie. I tak jak właśnie stoicie w takim miejscu, to możecie już sobie, nie musicie już kucać. I teraz, jak macie to okno, to mniej więcej w tym miejscu rzucacie sobie właśnie granat bez żadnego jump throwa. Właśnie na końcu tego okna, a na początku tego komina. Rzucacie sobie i on idealnie ląduje w to miejsce. Kolejny smok będzie lądował tutaj mniej więcej tak pod okno. Więc będzie bardzo fajny właśnie, żeby nikt wam tam ze snajperki was nie zabił. I ustawiacie sobie się ponownie na tej górze, właśnie na tym kontenerze. Lecz tym razem ustawiacie się między tymi dwoma boksami i celujecie właśnie w jakby w róg tego okna.
tego wystającego czegoś i po prostu rzucacie bez żadnego jump throwa. Kiedy rzucicie, on się tutaj odbija i ląduje idealnie pod oknem. Kolejny smoke będzie lądował właśnie między te dwa boksy tutaj na środku na tym sajcie. I żeby go rzucić, idziemy sobie tutaj właśnie. Jak macie te żółte linie, to na tej drugiej linii stajecie sobie tutaj przy tym cieniu i musicie nakierować sobie właśnie w to pęknięcie na tej linii. Kiedy już to zrobicie, wyciągacie sobie właśnie wasz granat i celujecie w róg tego boksa. Bez jump throwa po prostu rzucacie. I on się idealnie odbija, ląduje w tą jakby półeczkę i blokuje wizję między te dwa boksy. Kolejny smoke będzie lądował między właśnie tym znakiem tutaj, a właśnie wagonem. I rzucamy sobie go z powrotem, musimy się udać na ladder. Tym razem też idziemy w to miejsce, lecz teraz blokujemy się, musicie wyczuć, aż się zblokujecie w tym miejscu. I teraz rzucacie naprawdę mega nisko tutaj i jak rzucicie, to ten smoke idealnie ląduje właśnie w tym miejscu i blokuje wizję, nie ma żadnego one way'a. Kolejny smoke, jakim wam pokażę, będzie lądował właśnie sobie też tutaj bardzo podobnie, lecz teraz bardziej głębiej właśnie tutaj przy odnodze, bardziej głębiej przy tych boksach. A żeby go wykonać z powrotem, udajemy się właśnie w to samo miejsce, lecz teraz, jeżeli macie tą linię, tą drugą, jakby jest pierwsza, druga i trzecia od tej ściany, to ustawiacie się na tej trzeciej. Na środku tutaj wyciągacie granata i celujecie tutaj tak pod okno, na tej linii cegle i kiedy rzucicie, ten smoke tam właśnie wyląduje idealnie w środku i blokuje całą wizję. Kolejny smoke będzie lądował sobie właśnie w to miejsce również. Kiedy będziecie biegć sobie właśnie od nogą, to bardzo prosto ustawiacie się jakby nie idealnie przy ścianie, tylko tak trochę musicie wystawać i celujecie mniej więcej właśnie w ten obszar i kiedy sobie go rzucicie, ten smog wam właśnie blokuje wizję. Dobra, kolejny smog, jaki wam pokażę, może być mało przydatny na skrzydłowych na trainie, ale wam go pokażę, żeby później nie było. Będzie lądował sobie właśnie mniej więcej tutaj na te schody. Żeby go rzucić, udajemy się z powrotem właśnie na nasz kochany ladder. Kiedy tutaj się udamy, stajemy sobie właśnie na linii właśnie tej belki takiej łączącej, wyciągamy sobie smoka i celujemy właśnie na środku tutaj tego, a tego na środku tych właśnie ramek tego okna i celujemy sobie właśnie na linii na tych wyznaczonych tych cegieł na środku, właśnie tak jak macie pokazane na ekranie i sobie rzucacie normalnie i on wtedy lecąc tutaj ląduje właśnie na te schody. Kolejnym smokiem, jakim wam pokażę, też będzie lądował właśnie w tym miejscu. Jest trochę prostszy niż właśnie rzucany z tego okna tam, ale teraz właśnie mi się przypomniało o tym smoku. To się ustawiacie normalnie tutaj w tym rogu i celujecie właśnie w tą belkę i kucając, to jest ważne, rzucacie. Jak widzicie, kiedy on się już w pełni rozwinie, ten smok, tutaj nie tworzy się żaden one way. Dobra, teraz pokażę wam kilka smoków, ich będzie trochę mniej chyba, ze strony antyterrorystów, więc jeśli biegniecie sobie właśnie tym miejscem właśnie z respa, biegniecie, możecie sobie tutaj odpalić granat, ustawić się właśnie, zblokować się w tym miejscu i tutaj w tym miejscu, gdzie łączą właśnie się te dwie linie, właśnie tutaj macie takie łączenie tych linii, celujecie sobie i bez skakania normalnie rzucacie i wtedy ten granat idealnie wam ląduje przy LC i blokuje wam całą wizję. Dobra, właśnie. Kolejny granat wam pokażę, będzie lądował właśnie w tym miejscu. Żeby go rzucić, udajemy się do tej drabinki. W tym rogu się blokujemy i celujemy mniej więcej właśnie w to miejsce. Wykonujemy jump throwa. Ląduje w tym miejscu i blokuje im właśnie wizję. Dobra, teraz wam zaprezentuję smoka, który ląduje w to miejsce, czyli odcina im od nogę. I tutaj jakoś się zwyczajnie jakoś specjalnie ustawiamy, po prostu celujemy sobie właśnie w to okno, podchodzimy sobie i rzucamy. Wtedy on się tutaj blokuje, po prostu nie robi żadnego one way'a, więc na spokojnie. Tak naprawdę bez żadnego większego celowania po prostu możemy sobie iść nawet go rzucić, on wtedy się tam zblokuje i tutaj wypadnie. Więc naprawdę kolejny fajny smoke, który odcina wam od nog. Jeszcze takim jakby przydatnym smokiem, ale też bez jakiegoś ustawiania się, po prostu możecie sobie tutaj biec i po prostu sobie tam rzucić. Odcina właśnie fajnie drabinkę. Pod CT właśnie nie ma zbytnio dużych właśnie takich smoków do ustawiania się, możecie sobie biec tak i on właśnie wam odetnie tutaj. Możecie tak naprawdę iść jeszcze sobie w to miejsce i spróbować naprawdę jakoś rzucić jakoś tak
Ja też powinien jakoś fajnie wylądować. O, odcina wam wagon do góry. Więc naprawdę jest dużo op. Możecie sobie rzucać naprawdę smoki, nie wiem, możecie sobie stać tutaj i celując na te właśnie, na te skrzynki tam, idziecie sobie naprawdę rzucacie i on wtedy wam tam ląduje i też wam wszystko zakrywa. Możecie sobie stąd iść rzucić tam. Iść tutaj, możecie sobie rzucić tu. Naprawdę na tej mapie jest ogrom fajnych smoków, które możecie wykonać tak naprawdę bez większego ustawiania się. Jeszcze mogę wam pokazać w takim bonusie, jeżeli jesteście po antyterrorystach, jesteście w terrorystach, możecie iść i jakoś rzucić tak. Lądował tutaj i odcina od razu, odcina antyterrorystów od terrorystów. Nie mogą w ogóle zobaczyć, tutaj tylko trochę zostaje luka, ale to naprawdę są takie prowizoryczne smoki, które w ogóle, do którego się nie ustawiacie. Nie macie czasu, musicie rzucić, żeby po prostu sobie ułatwić grę i wtedy takie smoki wykonujecie. Teraz jako w bonusie na tym odcinku pokażę wam właśnie takie bonusowe niektóre rzeczy. Pierwszym bonusowym jest właśnie, kiedy stoicie sobie tutaj, załóżmy, że ktoś się tam zasmokował, tak? I tam, wiecie, że tam stoi antyterrorysta, to możecie wykonać taki skok. Wtedy, kiedy tutaj sobie stoi, zabijacie. Kolejnym fajnym takim właśnie skokiem, który może wam mega ułatwić grę, to jest, kiedy wiecie, że tam ktoś może być i wyjdziecie od pleców w antyterrorystach, możecie sobie tutaj podejść, skoczyć sobie na kucaku, ustawić się i stoicie właśnie na tej barierce i możecie właśnie strzelać. I ktoś właśnie się może nie spodziewać, że akurat stąd wychylicie, tak? Pokażę wam jeszcze jednego bonusowego flasha, którego kiedyś się nauczyłem. Ustawiacie się mniej więcej tu, celujecie sobie tutaj i podczas kiedy puszczacie przycisk myszy, żeby rzucić flasha, puszczacie też kucanie. Wtedy robicie coś takiego, on wybucha, wbijacie się i zabijacie. Naprawdę mega fajny flash, też są takie na końcu takie właśnie tipy, takie porady, które sam do ciebie wrzucam. To było w sumie na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z innych map, to piszcie w komentarzach. Teraz przejdźmy do zakończenia. Dobra, to już na tyle w tym odcinku. Jeżeli film ci się spodobał, to strzel łapeczkę w górę. Wyczekujcie kolejnych materiałów, a ja się żegnam. Siema!